To są moje komputery, na których montuję filmy, przeglądam internet. Super mocny, ale jest super mocny. Widzieliście takie coś kiedyś? Co wy tu robicie? Chodźcie. Dziś pokażę wam mój pokój gracza. Bo dostawałem pytanie na Instagramie o to, żeby pokazać mój pokój, bo dużo osób jest zainteresowanych. Zacznijmy od tego miejsca. Tutaj jest moja półka z książkami. Nie czytam już dawno, ale ładnie wyglądają na półce, więc postawiłem je tu. Tutaj też jakieś książki. Tutaj jest mój aparat, który nie robię zdjęć od 2 lat chyba, ale kiedyś kupiłem i robiłem. Tutaj jakieś filmy na DVD stare. Na przykład o Spider-Man. O, to jest mój ulubiony. Tutaj jeszcze fajne książki, to jest w sumie moja ulubiona seria. Mikołajek. Tu są pudełka po moich konsolach. GameCube. Zapakowany oryginalnie pistolet do Pegasusa. Xbox One, Wii, pudełko od mojego telefonu. Tutaj mamy certyfikaty moje z Taekwondo. To znaczy, że mam zielony pas. Także don't mess with me. To są moje CD Action. Tu są numery, niektóre nawet nie odpakowane, bo nie miałem czasu, ale zawsze kupuję co miesiąc. Wszystkie numery od 2011 roku, czyli no 12 razy 7 sobie pomnóżcie i będziecie mieli. Weź to tak o, na mnie, a nie do góry. I tu jest moja torba na treningi, która bardzo śmierdzi. Są rękawice, są obciążniki, żeby ćwiczyć siłę. To są na ręce, to są na nogi. Mam drugie takie jeszcze jakby co. No, przechodząc dalej, tu jest moje biurko pierwsze. Pierwsze biurko, to są moje komputery, na których montuję filmy, przeglądam internet i robię generalnie prawie wszystko. Właściwie, no to są 2 komputery, tylko że ten służy mi za monitor, bo to jest 27-calowy iMac, jest jakiś zakurzony. To jest 27-calowy iMac z 2010 roku. On przyszedł do mnie przy okazji, że tak powiem. Nie planowałem nigdy jego zakupu, ale jak przyszedł, to robi za monitor, bo może robić za monitor. Do tego, który jest 2011. A w 12 go dostałem od rodziców za dobre oceny. Tu jest stary iPad, na którym czytam komiksy i on ma, nie wiem, tyle samo lat co ten komputer. Generalnie to są... Co ty robisz? To jest mój kubek na kawę z mojego starego sklepu z Kapsela. To z dawno temu było, już nie ma tego sklepu. Nie myłem go od pół roku, bo wtedy kawa lepiej smakuje. To nie jest żart. Prawda, nie jest żart. Nie myłem go pół roku. Są jakieś bubeczki. Tu są jakieś moje śmieci, gdzie rzucam wszystko, co popadnie. Tu jest pufa, która normalnie jest tam, ale teraz jest tu, bo dużo gości u mnie było i na przykład sobie mogło o, tak leżeć i patrzeć, jak filmiki razem oglądaliśmy na komputerze. Tu jest mój parapet. Odżywki, które nie działają, napisaliście mi ostatnio. Nie, na mnie działają, może placebo, tak czy siak. Biorę. No i na tym komputerze montuję, robię wszystko, generalnie wszystko, oprócz grania, bo to są maki, na makach się nie gra. A na tych streamuję i gram. Znaczy na tym jednym, bo to są, tam są 2, ale jeden jest monitorem, a to jest jeden komputer z 2 monitorami. I to jest stary monitor, który miałem jeszcze 10 lat temu, wygrzebałem go z szafy. I jest postawiony w pozycji pionowej. Ponieważ fajnie się na nim wtedy przegląda internet, bo można tak zrobić, polecam. Ale to jest poboczny monitor, głównym monitorem jest ten. I to jest telewizor w ogóle, taki mały, ale robi za monitor, bo nie mam innego monitora, więc muszę wykorzystywać ten. To jest mikrofon, na którym nagrywam. Znaczy streamuję, robię wszystko od 6 lat. 6? Kiedy ja kupiłem mikrofon? 5! W 2013 kupiłem ten mikrofon, działa super dalej. To jest M-Audio Producer USB, bo się dużo osób pyta o to. Tu jest klawiatura i myszka, które też dostałem jakby z odzysku, że tak powiem. O, aż się włączył komputer. Rokata, myszka, klawiatura, słuchawki. Ta klawiatura kosztuje chyba z 400, ta myszka 2, to też 2. Nigdy bym tego nie kupił normalnie, ale po prostu dostałem, bo komuś nie były potrzebne i są za darmo.
Tu jest Avermedia, którą kiedyś zgrywałem obraz z konsoli, nawet jest podłączona, ale teraz nie chcę mi się zgrywać obrazu z konsoli, więc nie zgrywam. No i to jest mój komputer, możecie sobie zobaczyć go, jak go składam na innym filmiku. Nie jest super mocny, ale jest super mocny dla mnie i mi wystarczy. I to jest moja kierownica G920 Logitecha. Jeżdżę na niej w Eurotracku i w Air Factorze. Jezu, mam dziurę w skarpetce. Jeżdżę na nim w Eurotracku i Air Factorze czasem na streamach albo poza streamami, ale mało osób ogląda te gry u mnie, więc jak chcecie, żebym streamował, to napiszcie w komentarzu i zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał, bo mam małe przyrosty ostatnio, dziękuję. I napiszcie w komentarzu... Co mogę napisać w komentarzu? Dobra, tu są moje ciuchy. Tu są ciuchy. I to jest retrokącik, który możecie kojarzyć. Telewizor kineskopowy też dziś znalazłem. W chacie kiedyś był, chyba rodzice mieli w sypialni, a potem kupili sobie takie fajniejsze, to z tego wziąłem tutaj. PlayStation 1 działająca, kupiona w lumpeksie za 10 zł. Dragon Ball, kasety VHS, kosmiczny mecz na przykład, o. Kosmiczny mecz. Gry na PSX-a, Tamagotchi. Tu jest Magnetowid i Pegasus. Widzieliście takie coś kiedyś? Teraz to jest warte chyba z 1 000 000 zł, ja to za 40 zł kupiłem 5 lat temu. To jest mój czwarty komputer, który póki co służy jako maszyna do oglądania seriali. A tak, to jest moim mobilnym laptopem do robienia jakichś tam rzeczy, jak mnie nie ma w domu. Co ty pokazujesz? A, komputer. Tu są stare gazetki z dawnych lat. Mix Comics, Cybermycha, magazyn Jetix, Power Rangers. Zielony był najlepszy. I piąty komputer, stary laptop, który służy mi jako maszyna do emulowania jakichś tam gierek starych. Ze SNES-a albo z czegoś, to na tym laptopie odpalam emulatory, on jest podpięty kablem S-Video tutaj do tego Switcha i puszczam sobie na nim kreskówki albo... I na nim puszczam sobie stare kreskówki i gierki z emulatorów. I jakby ktoś się pytał, skąd biorę stare kreskówki... Nie, nie mam tego nagranego na kasetach, ściągam je z internetu. Dziękuję. Tu jest telewizor 40 cali Samsunga Smart TV. Kupiłem go za dosyć dobrą cenę 3 lata temu. Tak, 3 lata temu, bo wtedy też kupiłem Xboxa One i musiałem zrezygnować z mojego starego CRT-ka, który był wielki i nie miał HDMI ani nic. A Xbox One nie ma już analogowego wyjścia wideo. No i mam tu wszystkie moje takie konsole, na których sobie czasem gram, czyli GameCube, Xbox One, PlayStation 2. Tu jest Nintendo DS, a w tym pudełku jest Game Boy Color. Tu jest stary komputer, z którego wcześniej nagrywałem filmiki. Z tyłu tutaj za telewizorem i tam za tą półką są założone LEDy i mogę sobie zmieniać ich kolor, patrzcie. No i tu jest moje łóżko. Tutaj są komiksy na półce nad łóżkiem. Spider-Man, 2 tomy. Starych komiksów zajebistych. Manga Naruto. Manga Naruto. I płyty takie jak na przykład Paktofonika. Albo Kamil Bednarek. Serio zgapiłem od niego dredy. Szkoda, że nie zrobił mi dramy. No, a mam też ogólnie, o, płytę Malczyńskich, na której jestem, z autografami. O, Dawid, Marcin, kocham was chłopaki. Szpaku, Boruto, ciężko dostać. Wlepki z Simbą, z BOR, B, młody Simba. Także napiszcie w komentarzu,
pokój! A przypnę wam serduszko. Nie zrobię tego. I to był mój pokój gracza za dużo pieniędzy. Dziękuję za obecność na tym odcinku. Zostawcie subskrypcję, łapkę do góry i napiszcie konstruktywny komentarz. Dobra, na razie. Trzymajcie się.